Witam Was na kolejnym hopie, tym razem wiosennym. Sponsorzy nam dopisali. Zasady hopa znajdziecie na slajdzie tutaj chwilę wcześniej. Możecie go zatrzymać, ale też będą dodane w opisie. Mam nadzieję, że zabawicie się z nami i obejrzycie wszystkie filmiki, bo tematem wiosennego hopa są wianki. Ja przygotuję dla Was tamborek, ramkę wianek w jednym. Bazując na kolekcji Mama Racja od Mintai Papers, będę też wycinać bardzo dużo kwiatów, używając wykrojników Spellbinders Peoni, czyli mam tutaj peonie większe i mniejsze. To jest dosyć nowy wykrojnik, więc gdybyście chcieli taki gdzieś znaleźć, to myślę, że bez problemu jeszcze go kupicie. I oprócz kolekcji Mama Racji używam też mintajowych buków z papierami, z tłami. Buku Soft Grunge, czyli Basic Book Number 3 i buku tęczowego, czy nie, Basic Book 5 to są tła grunge'owe i Basic Book 3 to są tęczowe papiery. Buki są idealne, jeśli chodzi o rozmiar, który wchodzi do mojej maszynki. I jeszcze jedną wielką zaletą tych buków grunge'owych, w ogóle z tłami, jest to, że są dwustronnie pokryte tłem, więc kwiaty, które czasem widać z dwóch stron, będą miały dosyć jednolity wzór i na przodzie, i na rewersie, więc nie będzie problemu, że gdzieś tam jakieś dziwne wzorki z tyłu wychodzą. Zaczęłam od nawycinania mnóstwa kwiatów, bo muszę ich troszeczkę ukręcić, używając żółtych, niebieskich i koralowych papierów. I tutaj już widzicie efekty końcowe. Chwilę mi to zajęło, ale włączyłam sobie filmik na YouTubie i kręciłam. I teraz pora, żeby te wszystkie elementy połączyć w całość. I teraz muszę się od razu przyznać, że nie postępuję zgodnie z instrukcją, bo kwiaty tutaj można wykonać takie, które wyglądają jak prawdziwe peonie. Ja jestem leniuch i nie cieniuję, nie tuszuję, nie ugniatam. Lubię takie dosyć proste, graficzne kwiaty, które pasują do mojego, powiedziałabym, takiego bardziej nowoczesnego stylu. Więc się nie wysilam tutaj na jakieś bardzo profesjonalnie wyglądające kwiaty, które przypominają żywe peonie. Na każdym z wykrojników jest napisane, ile razy trzeba wyciąć dany element, żeby stworzyć taką dużą peonię, mniejszą peonię i liście. I ja w miarę się tego trzymam, natomiast łączę też ze sobą średnie i mniejsze wykrojniki, tworzę taką jakby średnią peonię, robię też pączki tutaj, więc nie sugerujcie się moim sposobem wykonywania tych kwiatów. Zależało mi, żeby były dosyć pełne, więc używam trzech dużych i trzech średnich kwiatów do stworzenia jednego dużego kwiatka. Nadaję tylko krople kleju na środek i przesuwam do połowy płatka, żeby kwiatek był taki pełniejszy. Jak widzieliście, nie używam też żadnych specjalistycznych narzędzi. Mam dwa długopisy, które mają takie obłe końcówki i ich używam jakiegoś kawałka gąbki z mebli, żeby nadać trochę taki wklęsło, wypukły kształt swojemu kwiatkowi. Natomiast nie mam żadnych profesjonalnych narzędzi do tworzenia kwiatów, które na pewno by się tu przydały, jakieś takie kulki do ugniatania płatków, ale jak mówiłam, nie staram się, żeby to były bardzo profesjonalne kwiaty, więc nie przeszkadza mi to zupełnie. Teraz pokazuję Wam, jak tworzę trochę mniejszą peonię i tutaj używam dwóch dużych i dwóch średnich i dwóch małych kwiatków. Właściwie nie, dwóch przedostatnich i ostatnich rozmiarowo, bo te są na jednym wykrojniku jakby. I łączę tylko dwa większe i dwa mniejsze, ale robię też taką pośrednią wersję, czyli mniejsze z tego większego, z większymi z tego mniejszego i też je łączę, tworząc takie dosyć pełne, otwarte peonie. Zrobiłam też kilka pączków kwiatów, które gdzieś tam wcisnę swoją kompozycję. Natomiast jeśli chodzi o to, jak producent przedstawia te wykrojniki, to oni nie robią takich średnich kwiatów jak ja. Natomiast kto bogatemu zabroni, nie?
Więc sobie tutaj robię kwiaty. Tutaj Wam pokazuję, jak robię pączek. I do pączku dobrze jest użyć papieru z buka, który jest dwustronny, dlatego że pączek głównie z drugiej strony widzimy. Ewentualnie przekręcić tego kwiatka i ugnieść go tak, żeby kolor niebieski był na zewnątrz, w moim przypadku kolor niebieski. Oczywiście nie musicie używać tych konkretnych wykrojników, dlatego że kwiatowych wykrojników jest mnóstwo na rynku. Polscy producenci też takie robią i też są świetnej jakości. Mają cudowne wzory, więc możecie te moje peonie zastąpić każdym innym kwiatem. Zresztą nazywa się to peonie, ale czy to w 100% peonie przypomina, to też nie jestem taka przekonana, więc po prostu zróbcie jakieś fajne, trójwymiarowe kwiaty. Jeżeli lubicie foamiran, zróbcie je z foamiranu, nie muszą być z papieru. Ja robię z papieru, bo foamiranu nigdy nie dotykałam, nigdy nic z niego nie robiłam. Nie jestem wielką miłośniczką kwiatów, rzadko ich używam w swoich pracach, więc zrobienie ich z papieru to i tak już swego rodzaju duża rzecz dla mnie. Jak wspomniałam, lubię taki bardziej graficzny styl, więc takie kwiaty z papieru też bardziej do niego pasują. Tutaj sobie dzielę jeszcze na inne kwiaty, które wykonam z tych elementów i patrzę, co mi zostanie i z tych resztówek, bo nie wycinałam licząc dokładnie. Zrobię właśnie takie średnie kwiaty, pączki, gdzieś tam wcisnę pojedynczy taki kwiatek, więc tutaj resztki też są wszystkie dobrze wykorzystane. Pokazuję Wam oczywiście tylko, jak zrobiłam kilka rodzajów kwiatów. Nie będziemy wszystkich robić na filmie, bo trochę by zajęło oglądanie Wam tego filmu. Natomiast chciałam Wam tylko pokazać, jak można różne rodzaje i rozmiary zrobić z różnych wykrojników i że tutaj jakby nic Was nie ogranicza. Mówię, nie muszą być to dokładnie te wykrojniki. Na rynku jest mnóstwo innych, których możecie użyć do zrobienia takich kwiatów. Plusem robienia kwiatów z papierów, których używamy, jest to, że będą Wam w 100% pasować do dodatków, bo kolory będą idealne. Dobrze jest jednak wybierać takie dosyć jednolite wzory. Ja tutaj wybrałam na przykład wzór niebieski w taśmę filmową, która jakby zginęła po pocięciu, więc nie jest to problem. Wydrukowałam sobie zdjęcie na papierze A4 z moimi dziewczynami w kolorze czarno-białym, dlatego że kolekcja Mamaracji, której używam, ma dużo czarnych elementów i pomyślałam, że właśnie takie zdjęcie będzie najlepiej pasować. I używając cyrkla chcę tutaj to zdjęcie wyciąć w formie koła, natomiast na zewnętrznej stronie i na tym błyszczącym papierze ołówek nie chciał rysować, więc narysowałam to z tyłu. Wycięłam zdjęcie nożyczkami i naklejam teraz jeszcze raz na taki papier z niebieskim tłem, żeby dodać ramkę swojemu zdjęciu. Z arkusza folii 30x30, to są folie transparentne od American Crafts, które można kupić w takim bloku. Wyciągam jeden i będę oklejać tył swojego tamborka. Biorę cienką taśmę dwustronnie klejącą i przyklejam ją do tyłu tamborka, a później wszystko przykleję do folii transparentnej i nożyczkami dotnę ją do mojego okrągłego kształtu. Możecie zapytać, dlaczego to robię? Ano dlatego, że zdjęcie jest mniejsze niż tamborek i nie mam go jak inaczej przykleić. Wpadłoby mi po prostu w ramkę. Nie mogłam wydrukować większego, bo moja drukarka drukuje tylko maksymalnie A4, w związku z czym nie mogłam zdjęciem wypełnić całego tamborka. Oczywiście nie musicie używać transparentnej folii. Możecie po prostu wziąć arkusz papieru skrapowego i zdjęcie na nim nakleić. Tylko wtedy nie będzie tego przezroczystego elementu dookoła, a tutaj w moim przypadku zdjęcie wygląda jakby się unosiło w powietrzu. Dodatkowo dodałam jeszcze warstwę pianki, żeby nadać trochę przestrzenności. Zdjęcie już jest sklejone, więc możemy się zająć wiankiem i najpierw tutaj aranżuję mniej więcej największe kwiaty, które chciałabym użyć w swojej kompozycji.
I jak na razie wianek wygląda biednie i pusto, ale nie bójcie się, dojdziemy do bogatszej kompozycji. Używam kleju na gorąco, bo nic innego tak dobrze i tak szybko nie zwiąże tych kwiatów. Oczywiście klej chwilkę schnie, więc muszę tutaj pilnować, żeby mi się kwiaty nie obsunęły gdzieś na bok. I oczywiście nie nakładam kleju na mój arkusz folii, którym podkleiłam tamborek, bo się przetopi na wylot i pofaluje i będzie wyglądał bardzo brzydko. Dlatego tutaj, jeżeli robicie coś podobnego jak ja, musicie bardzo uważać, żeby ta folia nie miała kontaktu z klejem. I zaczynam taką kompozycję zawsze od największych kwiatów. Gdybyście chcieli robić swój wianek, większy czy mniejszy, papierowy, czy z takich kwiatów, czy z foami ranowych, zawsze pamiętajcie, zaczynajcie od największych elementów, bo łatwiej później mniejszymi wypełnić luki niż tymi większymi próbować wcisnąć w miejsca, które nam zostały. Może to jest oczywiste, może nie, ale dzielę się z wami takim trikiem. Uzupełniam sobie kompozycję teraz trochę mniejszymi kwiatami. Zostawiam przerwy między kwiatami, także widać na razie tamborek, ale ostatecznie dołożę tutaj jeszcze sporo liści, więc tamborek praktycznie nam zniknie z kompozycji, więc jest tylko swego rodzaju bazą, można powiedzieć, nie elementem ozdobnym, aczkolwiek jeżeli chcielibyście zrobić tylko pół wianka albo 3/4 wianka, który nie zachodzi caluteńki dookoła, to też byłby fajny pomysł, bo tamborek sam w sobie jest dekoracyjny, więc można spokojnie w ten sposób go wykorzystać. Swoją kompozycję uzupełniam jeszcze elementami z kolekcji Mama Racci i tutaj mam wysypane na miseczkę diecasty. Dodałam taśmę filmową, teraz różne aparaty będę wciskać tu i ówdzie. Jak wspomniałam, ta kolekcja ma dużo ciemnych elementów, może nie dużo, ale ma ciemne elementy, czarne, dlatego właśnie to moje zdjęcie czarno-białe lepiej jakby się tutaj kompozycyjnie zleje z tym wszystkim. I na razie dodałam część takich większych elementów z tej kolekcji, aparaty, klisze. I teraz pora na liście, trochę ich sobie tu przygotowałam i wciskam je w różne elementy kompozycji, pod, nad, między kwiaty, wędrując dookoła tamborka. Ale jeszcze do elementów z kolekcji Mama Racci wrócę później, żeby jeszcze na czubku tego wszystkiego przykleić. I tak jak wspomniałam, liście to jest zazwyczaj ten ostateczny element, którym wypełniam kompozycję. To jest taka zapchaj dziura na wszystkie takie niedociągnięcia, które nam zostały. Cieszę się, że nie musiałam więcej kwiatów dorabiać, że akurat mi tak wystarczyło. Nie byłam pewna, czy ta ilość będzie wystarczająca na cały tamborek. I kiedy liście są już na miejscu, biorę się za te pączki, których kilka tylko przygotowałam, i też wciskam je w różne miejsca. Staram się, żeby kolory też trochę uzupełniły pewne braki kolorystyczne, żeby te kolory żółty, niebieski i koralowy były rozsiane w formie takich wizualnych trójkątów, czyli na trzech różnych rogach trójkąta, w związku z czym niebieskie i żółte, i jak możecie się tutaj przyjrzeć, właśnie tak to wypadło. Liście, kwiaty, wszystko jest na miejscu, i teraz jeszcze upycham ostatnie elementy kompozycji, mniejsze aparaty, mniejsze klisze, miejsca, w których jeszcze tak mi wizualnie czegoś ciemnego brakuje. Też tutaj dokładam aparatów. Wycięłam też dwie klatki filmowe z papieru numer 9 z kolekcji Mama Racci, które też wklejam w kompozycję, i do wszystkiego używam kleju na gorąco, z którym mam taką relację miłość, nienawiść. Bo nienawidzę tych niteczek, które zostawię i które się później do wszystkiego kleją, ale nie ma innego kleju, którym bym tak szybko i dobrze wszystko dokleiła, więc niestety musimy się tutaj jakoś z moim klejem dogadać. Mam jeszcze tutaj takie małe serduszka z paczki diecastów, które też wklejam w swoją kompozycję. I wykańczam wszystko napisem z arkusza naklejek. Podkleiłam go warstwą pianki i przyklejam go na zdjęciu, dodając jeszcze oczywiście odrobinkę kleju na gorąco, żeby mi się to wszystko z czasem nie odkleiło, zwłaszcza, że ramka będzie wisieć pionowo. Dodałam też wstążkę na górze, żeby mieć jak zawiesić swoją ramkę, i voilà.
Projekt jest gotowy. Tutaj jeszcze kilka zbliżeń na gotowy tam worek. Mam nadzieję, że projekt zainspiruje Was do stworzenia czegoś podobnego. Koniecznie dołączcie się do zabawy. Nagrody są fantastyczne, jest ich mnóstwo, więc wiele osób będzie miało szansę coś wygrać. Zajrzyjcie w opis filmu i dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.